witam was serdecznie, zapraszam na długo wyczekiwany baby haul. I słuchajcie, dzisiaj jestem w towarzystwie misiaków. Misia białego i misia szarego. Tak po prostu, żeby nawiązać trochę do tematyki dziecięcej. Krzysztof i Leo bawią się w drugim pokoju, także jeżeli usłyszycie jakieś odgłosy, to na pewno ich zabawy. Chciałam wziąć tutaj na chwilę Leo, ale potem stwierdziłam, nie będę go stresować. Nie będę tutaj, wiecie, paradować z nim przed kamerą. Tu są światła, niech się fajnie bawi z tatusiem. Także dzisiaj mamy ananasa, słuchajcie, mamy dynię i mamy misiaczki. Zapraszam was na baby haul, mówiłam wam już na Daily Boogie, że udały nam się zakupy. Bardzo nam się udały zakupy. Zakupy, słuchajcie, w H&M-ie, z których jestem mega zadowolona. Byliśmy w Zarze, było dużo fajnych rzeczy, ale jakoś tak nic specjalnie też nie przypadło nam do gustu. Byliśmy w jednym H&M-ie na Lewisham, w takim naszym centrum handlowym, nie było kompletnie nic. Natomiast na stronie H&M-u było dużo fajnych rzeczy, a tego nie było w sklepach. Ale słuchajcie, taka baplanina, pogmatwanie z poplątaniem u mnie. Pojechaliśmy na Westfield i tam dorwaliśmy wszystko, czego tak naprawdę dla maluszka szukaliśmy, więc jesteśmy bardzo, ale to bardzo zadowoleni. Mam też troszeczkę rzeczy z kolekcji Anny Guzik. Mam też kubeczek i talerzy, który wam nie wiem, czy już pokazywałam na Daily Boogie, czy nie, od Angie Workshop. Także wszystkie mamuśki, nie tylko, zapraszam serdecznie na baby haul. Zacznijmy, słuchajcie, od butów. I słuchajcie, nie wiem, dajcie znać, czy wasze maluchy też tak mają, ale nasz Leo po prostu każde buty ściąga. Jakie to buty by nie były, on po prostu je ściąga i mamy problem z butami. Zobaczcie, znaleźliśmy z Krzysztofem właśnie w H&M-ie chyba 6,99 albo 7 funtów. Patrzcie na te buty. No po prostu coś super. I stwierdziliśmy, że jako matka wariatka lubi Emu, no to synek mam nadzieję, że też polubi. Także pierwsze buty już miał raz na sobie, na szczęście ich nie ściągnął, więc jestem mega dumna. Pierwsze takie buciki, które kupiliśmy właśnie w H&M-ie, bardzo nam się spodobały. Takie, wiecie, fajne. Ja to się śmieję, że taki mały misza Leo będzie na zimę. Także pierwsze buciki wyglądają tak. 6,99 chyba, 7 funtów kosztowało, więc super. No zobaczymy, no na razie, wiecie, to takie przejściowe, także szukamy na pewno czegoś lepszego. Swoją drogą, jeżeli znacie sklepy z fajnymi, dobrymi butami, to dajcie nam znać. Jak już Leo będzie sobie, wiecie, chodził tak super ekstra, no to wtedy po prostu będzie trzeba się rozejrzeć z jakimiś porządniejszymi butami. Słuchajcie, szukałam kurtki dla małego i tak, Leo ma 11 miesięcy, zaraz będzie roczek i zastanawiałam się, czy wziąć kurtkę na 9-12 miesięcy, czy wziąć już mu kurteczkę właśnie na 12-18, ale zdecydowaliśmy, że oczywiście bierzemy większą. Ja bardzo chciałam musztardową kurtkę dla małego i stwierdziłam, że muszę mieć musztardową, muszę taką znaleźć i udało mi się właśnie w H&M-ie. Zobaczcie, taka oto musztardowa, iście jesienny kolor, kurteczka z taką tutaj, ale skórzaną naszywką, to jest taka parka, ma tutaj kieszenie, więc wygląda świetnie. Owieczkę, jak ja to mówię, puszek, więc przysłodka. Tutaj też ma taką fajną od spodu granatową podszywkę, więc świetnie. To jest rozmiar właśnie 12-18 i cena to 19,99, czyli 20 funtów. Taka oto parka. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo udało nam się kupić to, co chcieliśmy. Kolejna rzecz to taka zwykła bluzka. Ona była przeceniona, słuchajcie. Ona chyba kosztowała 2,99 albo 3 funty, tak więc super, z buldożkiem francuskim do latania, nawet po domu, coś takiego, żeby sobie po prostu mały narzucił. Tutaj mamy skarpetki, ale już dwie pary Leo nosił. Ja uwielbiam u dzieci białe skarpetki, białych mamy zapas, ale też stwierdziłam, że potrzeba nam coś takiego też innego, więc skarpetki 3,99, zostały takie szare w białe paski, zwykłe szare, znaczy ciemno szare w białe paski, zwykłe szare i kremowo białe, też wyglądają super. Kolejna rzecz, jaką kupiliśmy, to nic innego jak szare spodenki dresowe. Najbardziej Leo w takich spodenkach lubi chodzić, także u nas takie spodenki dresowe muszą być, wymiatają, rządzą i sprawdzają się świetnie. Cena spodenek to 7,99. Nie dość, że H&M ma fajne stylowe, fajne rzeczy dla maluszków, no to jeszcze ma super ceny, moim zdaniem, bo ceny są naprawdę fajne. Tutaj stylówka, którą wybrał Krzysztof, widział ją na manekinie i stwierdził, że musimy ubrać tak samo małego. To są takie oto dresy z domkiem, tak? I z błyskawicami, z chmurką, tak? Tak, o, proszę bardzo. Spodenki w ogóle jakaś śmieszna cena, bo kosztowały 6 funtów, więc to mój mąż wybierał i do tego jeszcze wybrał koszulki, które wam już teraz pokazuję. Koszulki jakby są dwie w zestawie. Pierwsza koszulka wygląda tak,
bardzo fajna. I druga koszulka, która była razem z nią w zestawie, to jest o taka, proszę bardzo, koszulka też bardzo, bardzo fajna. Dobra, kolejna rzecz to jest taka oto bluza i naprawdę tak mi się ta bluza spodobała, że stwierdziłam, o nie, bez tej bluzy nie wychodzimy. Cena tej bluzy to 7 funtów 6,99. Mom and Dad, hello, no coś pięknego. Myślę, że do tych szarych dresików jak najbardziej mały Leoś będzie wyglądał fajnie. Kolejna rzecz to rajtuski, rajstopy i kupiłam na razie tylko dwie parę, ale na pewno jeszcze na takie zakupy muszę się udać. Myślałam, żeby jeszcze odwiedzić Zarę, może będą jakieś promocje, w River Island może będą się szykowały też jakieś promocje, w sumie teraz trochę tych promocji jest, ale w River Island nic ciekawego nie znalazłam. Aha, jeszcze bardzo często mnie pytacie, jakie sklepy najbardziej lubimy, no to jest Zara, River Island i H&M. Czasem coś w Primarku, chociaż ostatnio Primark mnie naprawdę rozczarowuje, jeżeli chodzi o dział dziecięcy, no to tak samo. Także takie dwie pary rajstopek, 6,99, 7 funtów dla maluszka i słuchajcie... Ostatnie rzeczy, które też nam tak bardzo przypadły do gustu, za 13 funtów, proszę bardzo. Takie oto switaśne rampery, ala śpiochy, coś takiego. Do tego po prostu trzeba tylko założyć skarpetki. I one są ogromne! My jak je zobaczyliśmy, to stwierdziliśmy, że to są po prostu jakieś ogromne śpiochy. No ale to jest na 9,12, tak, na 9,12, więc myślę, że na pewno na dłużej mu posłużą. I do tego jeszcze jest, proszę bardzo, o, takie coś. Super, świetnie. Ja uwielbiam w ogóle Leo w jasnych kolorach, a najbardziej to w ogóle uwielbiam go w błękitach i w kolorach niebieskich. Dobra, ogromne pudło mam, ale jeszcze od Angie Shop pokażę Wam no coś pięknego. Leo dostał taki oto kubeczek z oczkami, który wygląda przepięknie. Jeżeli chodzi o Angie Shop, to zostawię Wam linki na dole. I kolejna rzecz to jest taki oto talerzyk. No, zobaczcie, czy to nie jest piękne? To jest po prostu coś pięknego. Aha, i jeszcze mamy ogromny, zapomniałam w ogóle przynieść, mamy jeszcze ogromny kosz na zabawki, taki worek ogromny z niedźwiedziem biało-czarnym, także gdzieś Wam tutaj wstawię zdjęcie, będziecie mogli sobie zobaczyć. Także to kolejne rzeczy, które chciałam Wam pokazać. A teraz już lecimy z rzeczami od Sami, bo i zobaczcie, w wielkim kartonie te rzeczy przyszły i patrzcie, dostaliśmy też takie fajne reklamóweczki, a tak, żeby coś po prostu sobie włożyć. Także już Wam pokazuję, co tutaj mamy ciekawego i z czego jestem bardzo, to bardzo, bardzo, bardzo mocno zadowolona, jak to ja. Pierwsza rzecz, to jest w ogóle cała seria by Anna Guzik, tak? Także Anna Guzik dla Sami Bu, tak chyba się to wymawia, Sami Bu, tak mi się przynajmniej wydaje. Anna Guzik, proszę bardzo, zaprezentowała. Anna Guzik, proszę bardzo, zaprojektowała tak tą serię, tak można rzec. Zapraszam Was na Sami Bu, mają cudowne rzeczy dla maluszków, pościele, ochraniacze, prześcieradełka, kołderki, no po prostu przepiękne. Pierwsza rzecz to jest taka oto poduszka, fajna poducha teraz na te, wiecie, chłodne noce. Będzie jak ulał, bardzo mi się podoba. To jest motyw rakiety, planety, kosmosu, więc super to wygląda. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest taka poduszeczka troszeczkę mniejsza, granatowa. Ona tutaj może trochę się wydawać jak czarna, ale jest też granatowa, więc chciałam trochę przełamać te kolory. I wzięliśmy też taką oto przepiękną granatową. W ogóle są tak mięciutkie, tak przyjemne, że nic tylko się przytulać. I zobaczcie, tutaj w takiej małej oto pięknej reklamóweczce, proszę bardzo, która wygląda tak, jest też by Anna Guzik króliczek. Patrzcie na tego króliczka. No, króliczek jest po prostu piękny. I też nagrywam filmik i od razu daję go do łóżeczka dla Leo. Myślę, że będzie bardzo się cieszył, bo on uwielbia takie słodkie rzeczy. Także taki króliczek zapakowany w takiej oto kosmosowej, jak ja to mówię, torebuni. Coś super. I słuchajcie, mamy jeszcze prześcieradełko. Made in Poland, więc też uwielbiam po prostu wszystko, co jest produkowane w Polsce. Prześcieradełko z gumką, granatowe, galaktyka, o właśnie, matko, kosmos, galaktyka, proszę bardzo. Pięknie, w ogóle to jest motyw przewodni, taki oto hipcio. I pokazuję Wam po prostu prześcieradło. Prześcieradło jest granatowe, myślę, że fajnie to skompletuje. Granat z bielą i o, prześcieradełko wygląda tak. Cudnie zapakowane i też już mówię, że nie mogę się doczekać, kiedy już dla Leo to wszystko po prostu zapakuję do łóżka, bo wiecie, czekamy tylko na to, żeby nagrać filmik i już będziemy mogli to wszystko sobie używać. I tak, ostatnia rzecz, z której jesteśmy najbardziej zadowoleni, to jest kołderka z wypełnieniem, oczywiście na te zimowe, jesienne wieczory, noce i w ogóle. Zobaczcie, tak, gdzie jest królik? Tak, tak będzie królik. Ona jest ogromna, mięciutka, to jest kołderka z wypełnieniem, także nie trzeba już żadnej pościeli na to. Boże, tak bym chciała Wam całego tego królika pokazać. Patrzcie, jak pięknie wygląda, jak ona jest miła, jaka ona jest przyjemna, jak jest
cudownie wykonana, także Królik w Galaktyce, no coś niesamowitego, coś pięknego. Także Sami Boo by Anna Guzik, taka oto kolekcja do nas trafiła. Oczywiście linki zostawiam Wam na dole, żebyście mogły sobie popatrzeć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda i co w trawie piszczy. Także to by było na tyle. Szybki baby haul. Koniecznie dajcie znać, jakie fajne sklepy warto odwiedzić, jakie strony polecacie, może jakieś kreatywne mamuśki, może jakieś mamuśki, które robią DIY. Zostawcie linki na dole. Ja Was pozdrawiam serdecznie, ściskam, mua, buziaczki, pa, pa.